Pojazd kołowy napędzany siłą ludzkich mięśni, riksza, pochodzi z Azji. Służy przede wszystkim do transportu osób, ale w tym przypadku do przewożenia książek. Jej zadaniem jest promocja kultury czytania. Tą akcję powtarzamy już po raz kolejny, ale widzimy, że jest dalej potrzeba olbrzymia i chcemy propagować czytelnictwo i myślę, że dzięki naszym pojazdom możemy to robić w fajny, ciekawy sposób, zachęcający właśnie najmłodszych, ale także i dorosłych. Niepubliczne szkoły konarskiego i przedszkole Smyk zawsze są otwarte na inicjatywy propagujące kulturę. Zatem nic dziwnego, że riksza jeden ze swoich przystanków miała właśnie tu, w ogrodzie placówek. Bardzo podoba mi się ten pomysł, zresztą to jest pomysł, który tak naprawdę w Europie od dawna można zobaczyć. Pomysł na mobilne biblioteki jest widoczny, przede wszystkim w parkach. Często jest to tak, że są to tylko skrzyneczki na przykład i siedzi pani pod drzewkiem i czyta dzieciom, które przychodzą i przyłączają się do tego czytania. Tutaj też bardzo fajnie, bo akurat w takiej, a nie innej postaci, łatwy do przewożenia, taki bardzo praktyczny i właśnie tak jak powiedziałam, mobilny. Także ja jestem dzisiaj pod takim też sympatycznym wrażeniem i czekam na to, jak zareagują nasze dzieciaki, ale jestem przekonana, że będzie to dla nich dzisiaj też piękna przygoda. Dzieci były wyraźnie zaskoczone biblioteką na kółkach, ale też ciekawe przygód Kazika, który zwiedził Afrykę, bowiem taką powieść usłyszały w ramach prowadzonej akcji. Pomysł jest taki, że najpierw dzieciaki usłyszą zupełnie nową dla nich opowieść o książkę Afryka Kazika i tutaj te fragmenty zostaną przeczytane przez Bartosza, który jest dzisiaj z nami, a później jeden z naszych nauczycieli przeczyta którąś z wybranych książeczek w języku angielskim. Ta oto riksza od A do Z powstała własnoręcznie. Prototyp budowany był około pół roku. Teraz jej twórcom stworzenie takiego pojazdu zajmuje już tylko kilka tygodni. Budujemy w Ostrowcu właśnie takie nietypowe pojazdy, prowadzimy małą manufakturę i widzimy, że jest bardzo duże zainteresowanie na tego typu rzeczy, tego typu pojazdy i myślę, że jest to bardzo ciekawy sposób na wyjście z kulturą do ludzi. Zainteresowane są tym ośrodki kultury z innych miast, z naszego regionu i widzimy, że właśnie trzeba iść w tę stronę, ponieważ jest to bardzo ciekawe. Każda forma promocji czytelnictwa jest słuszna, a mając taki pojazd, możliwości zachęcenia do sięgnięcia po książkę pojawia się wiele. Myślę, że zainteresuje się tym tematem biblioteka, bo to rzeczywiście wtedy można zapakować zbiory najfajniejsze i wyruszyć nawet codziennie do Parku Miejskiego i robić takie czytanie pod chmurką. Także gorąco kibicuję tej inicjatywie i mam nadzieję, że w mieście ona się spodoba. A takie riksze mogą służyć do animacji jeszcze wielu innych ciekawych inicjatyw. Mogą być animacje związane z podróżami, z konkursami plastycznymi. Także możliwości jest bardzo dużo i właściwie tylko wyobraźnia ogranicza nas przed wykorzystaniem tego pojazdu. Na dodatek pojazd jest bardzo prosty w użytkowaniu. Każdy, kto potrafi jeździć na rowerze, będzie też umiał jeździć rikszą.